Witajcie, jesteśmy przed treningiem z Gosią Mączkowską. Dzisiaj przed treningiem będę testował nową odżyweczkę przedtreningową. Pan Kika z firmy Sport Definition. Zobaczymy, jak to na mnie podziała. 18 km. Tak myślałem, jak zwykle otwiera. Myślę, że wystarczy. Dosyć mocna mikstura. Taka sytuacja. Dobra. Wyglądam na zdenerwowany. Ten smak, nie to jak zazwyczaj bardzo kwaśnie, który powoduje, że aż skrzywi mi twarz. Dzisiaj będziemy robić trening nóg. No, trudno, trochę dziewczęcych ćwiczeń, jakieś pośladki. Przywodziciele, odwodziciele pewnie też się trafią. No ale co, taki trening też trzeba czasami zrobić. Tylko ze względu na Gosię tak robimy. Bo nie chciała robić barków. Myślę, że Piotrek da radę. Nie wiemy, co robić. Nie wiemy, nie znamy tych marków. No. Jakie ćwiczenia na te nogi? A jak się robi nogi? A ja słyszałem, że jak dużo chodzę, to nie muszę robić. No to prawda? To bez przesady. Pomagają ci. Ale by było do ciebie trzeba. No właśnie, nie, chyba nie. Nie dodała. A ty robisz na moim obciążeniu? Fakt, co jest gorsze, chyba w to, że ja robię. Raz. Pierdółka. Jak to powiedział Radek ostatnio. Ty? Proszę? Ty? Dodałem. Nie dodałeś. Dodałem, no. To była pierwsza właściwa? Ale dasz radę. Ja ci pomogę. Zrób tam. Bolowy. Zmotywowany. Aż klęknę. Popatrzcie, aż klękam. Jeszcze cztery, dasz radę. I raz. Dawaj. Dwa. Trzy. Mocno. Jeszcze raz. Hop. Możemy zrobić po mojemu. Znaczy? Robisz wyzwania? 10 na nogę. Lewą. Czy tam prawą? No. 10 na. Dobra. Później na przemian. Lewa, prawa, lewa, prawa. I później dwie na raz. Jeszcze 10. I raz. I dwa. I jak chodna kostka. Dobrze ci idzie. Trzy. Nie motywuje mnie to. Cztery. Dasz radę. Bardzo dasz. Pięć. Czyli moje nie nagam na technikę. Sześć. Siedem. Osiem. Ekstra. Dawaj. Dziewięć. Jeszcze jeden. Hop. Dobra. Raz. Dwa. Nie śpiesz się. Dobra. Trzy. Dawaj, no w dół. Cztery. Pięć. Wolno w dół. Ja ci pomogę.
trzecia, 7, 8, no ale... Poczekaj! 9, jeszcze raz. No. Może ma pewne ograniczenia. Co robisz koło 40? Przecież mam małe nogi. Pokaż mi to. No, zaczyna biec. Dobra, i teraz dwie. Dobra, kolejnym ćwiczeniem mamy kroki. Gosia chciała, no to zrobimy. Ja raczej unikam tego ćwiczenia, trochę boli mnie kolano, a przy wykrokach jednak to kolano ucieka czasami na bok, dlatego staram się unikać tego ćwiczenia, no ale mówię, takim obciążeniem mogę zrobić. Zakręt ruchu poprosimy.
Ileczka się zrobiła? No na pewno. No na pewno, 15. Raz. 5. 8. Dwa. Jeszcze 5. Mhm. 4. 3. 2. Zasiada. Op. Jak standardowo po każdym treningu siłowym pijam białeczko. Dzisiaj też dalej testujemy suplementy z firmy Sport Definition. Mam tutaj białeczko, taki miks, troszkę koncentratu, izolatu bodajże 25-26%. Smak waniliowe lody. Zobaczymy, jak to wszystko będzie smakować, jaka jest rozpuszczalność. Około 200 ml wody, żeby smak był dosyć intensywny. Pamiętajcie, zawsze sprawdzajcie, czy dobrze dokręciliście szejkę i nie nalewajcie wody gazowanej. Chyba że jak już nalejecie gazowaną, to musicie co jakiś czas odkręcać korek, żeby czasami nie wystrzeliło wam białko, bo już nieraz takie przypadki widziałem. Dobra, myślę, że w miarę dobrze rozmieszane. No kurde, dobre. Szkoda, że już się skończyło. Jeżeli chodzi o smak, naprawdę bardzo fajne, słodkie. Szczególnie myślę, że fajnie by się komponowało w moim codziennym porannym omlecie. Bo taki smak wanilowy zazwyczaj jest trochę mdły, natomiast tutaj ewidentnie albo jest coś dodane, jeszcze jakiś inny owoc, który troszkę łamie ten smak i fajnie by się to właśnie w moim omlecie komponowało. A na co dzień głównie używam takiego standardowego białeczka o smaku czekoladowym, także myślę, że następny będziemy testować smak czekoladowy i też na pewno będzie dobry.